Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar, ja witam was w kolejnym odcinku z gry Grand Machines 2017. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie nasze zmagania z dużymi maszynami. Już został nasz cel zaktualizowany, jak możecie sami zobaczyć. Po każdym dniu pracy kontenery krzemu muszą zostać odpowiednio zmagazynowane. Jak wiecie, ostatnio wykopaliśmy sobie trochę kruszcu i przywieźliśmy go do jakiegoś konteneru i na tym się skończyło. A dzisiaj, nie wiem jeszcze co będziemy robić. Porządek z kontenerami robimy przy użyciu żerawia samobieżnego. Przemarkuj tę maszynę w wyznaczone miejsce. Standardowo możesz użyć holownika Tugzmy, by dostać się do parku maszynowego szybciej. Okej, mamy uruchomić żurawia. Jest moja maszynka. To jest nasze... No nie wiem jak się to nazywało. Enter. Jest uruchom światło. Uruchom silnik X. Czyli był zaciągnięty jednak. Jak tu wjechać? Jak w GTA bym grał, to bym spróbował wyważyć. Nie przygotowałem się, przepraszam. Nie no, tu jest wyjazd, a ja go nie zauważyłem po prostu. Jedziemy. Jaka wyboista, fajna dróżka. Fajnie. Nic nie jedzie z prawej, nic nie jedzie z lewej, więc możemy śmiało gnać do naszego miejsca, w którym mamy wykonać zadanie uruchom żurawia. Ładnie to wygląda, pięknie, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że gra będzie rozwijana. Ja też nie mam zbytnio czasu nią nagrywać, ale już sobie wprowadziłem taki grafik swojego dnia, że będę zawsze starał się znajdować coś dla was nagrać i minimum 3 materiały opublikować w tygodniu. Bardzo mi się wydaje, że ja miałem tam skręcić, ale ja tego nie zrobiłem. A nie, jest tu dróżka. Czy będziemy mogli tu skręcić najprawdopodobniej. I tak też zrobimy. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jest, dobra. A, taki żuraw samobieżny. Okej. Dobra, gasimy naszego potwora. Zaciągamy ręczny. Biegniemy do tego potwora. Uruchamiamy silnik. I lecimy do... ręczny. Ręczny jak w autku. Dobra. I lecimy do naszego punktu. Zobaczmy jak maszyna się prezentuje. Jest ogromna. Bardzo mi się podoba. Patrzcie ile... jakie to jest wielkie. Masakra. Kurde. To jest potęga. No bez przesady, że do takich małych tych jest potrzebny taki duży ten, żuraw. No dobra, nieważne. Nie mnie to oceniać. No, zaliczy czy nie zaliczy? Zaliczyło. Zajmij miejsce w kabinie operatora dźwigu i dokonaj pełnego rozłożenia żurawia. Okej, robi się. Nie mogę wyjść, jak jest załączony silnik. No ciekawe, czemu? Nie wiem. Dobra, wchodzimy i co dalej? Przepraszam was, ale ja muszę użyć czegoś takiego jak chusteczka. I pozbyć się złych rzeczy. Kontrol, rozłożenie, te. Okej, rozkładamy się. Jak nam idzie? Jeśli jakoś się tu wyciągamy na bok. Wow, co się ze mną dzieje? Co tu się dzieje? Halo? Okej. Teraz podpory. Bo my blokowaliśmy te podpory tak teoretycznie. One się jeszcze powinny wysunąć, tak jak to było w Construction Simulator. Dokładnie. I jeszcze w dół. Duże, to jest potworna maszyna. Tylko, że w Construction nie było wymagane jakieś specjalne miejsca dla podpór. O, maszyna się uniosła. Teraz możesz użyć dźwigu, by przenieść 4 kontenery na ich miejsca docelowe. Okej. Z magazynu i 4 kontenery. Tamte kontenery. A widzicie, tam wysypywaliśmy ostatnio. Tak na logikę klikłem to tak jak to było w Construction W i działa.
Czyli się podnosi. A, tutaj dodatkowo myszkę musimy wykorzystywać. O, proszę. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, wycelujemy w tamtych. I jak jest... rozwinięcie wysięgnika. O, to mi chodziło. Pięknie. Dobra. Patrz, jak to się rozciąga. Pięknie dopracowane detale. Bardzo wam polecam tą grę. Bardzo mi się podoba. Ludzie różne jej opinie wystawiali, ale ja jestem jak najbardziej za dobrą opinią. O, patrzcie, już prawie jesteśmy nad celem. I teraz na myszce się chyba opuszcza hak, tak? Hak w dół. O, jest takie coś. Zaraz zobaczymy, czy sobie wycelowaliśmy mniej więcej. Ja prawdopodobnie nie wycelowałem. No, trochę za blisko. Jak to się jeszcze raz rozwijało? G czy R? E, R. O, patrzcie, złapałem. Okej. Teraz zwijamy, żeby to przenieść nad tymi wieżami ciśnień. Okej. No, trochę za wysoko, bo na to może, możemy już tak bliżej opuścić. Żuraw nie może zostać zwinięty podczas transportu obiektu. Że co? O, F miałem nacisnąć, dobra. Pomyliłem klawiszologię, przepraszam. No jajaj. No, 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 ładnie. No, jest to na pewno dużo trudniejsze niż w Construction. No i jak się obraca? A, jest obrót. Ale nie, to jest całego obrót. No dobra, no to inaczej to zrobimy. Trochę tak na metodę. F. O, puścimy to. Nie. O, patrzcie, jak się ładnie ułożą. Pięknie. Dobra, lecimy po następne. Znowu go trzeba... Nie, 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 nie o to mi chodzi. R, no właśnie. Bo mi się zaczyna to już mieszać. Fajnie się tym pracuje, nie powiem. Bardzo mi się to podoba. Ja dodam, że nie miałem wszystkie misje, które u mnie oglądacie. Ja jeszcze nie miałem z nimi wcześniej nigdy do czynienia. Bo ja tej gry nie włączam bez nagrywania. Naprawdę. Możecie wierzyć lub nie, ale ja nie chcę sobie psuć frajdy, bo potem te emocje, tych emocji się już nie da powtórzyć na odcinku. No idealnie, proszę was bardzo. Tu się podmijało, no. No trochę nieładnie gram, że gram na tej kamerze, no ale ja nie umiem na innej. Ja nie jestem taki zaawansowany. Dobra, lecimy tam. W ogóle fajnie jest to, że mimo, że my zmieniamy nasze położenie, to dźwięki się dostosowywują do tego położenia, co my jesteśmy. Czyli że ja ledwo słyszę tą maszynę, która jest tam w oddali i ona pracuje ciężko. Dobra. Już prawie jesteśmy na miejscu. No. Tu ma to dużo większą bezwładność, nie powiem. O, ładnie ustawiliśmy. Dobra, lecimy po trzeci kontener. Bardzo mi się... bardzo. W ogóle ciekawa jest to samo w sobie idea, że one mają oznaczenia takie... te paski takie ostrzegawcze. Pierwszy raz takie wersje spotykam, no ale wiecie, mogę się nie znać. Bardziej, że to jest kopalnia odkrywkowa i tu się może wiele zdarzyć.
Ogromne to przestrzeń jest, nie? Masakr. No, słyszałem też, że do Cities Skylines, zresztą widać tam tę naszą koparkę, którą używaliśmy ostatnio, że... No, przejechałem trochę, dobra. To powinno styknąć. Dobra. Ładnie zgarniamy nasz kontener. Do góry, do góry. Że w City Skylines jest taka modyfikacja na kopalnię odkrywkową. Tylko nie wiem, czy to jest do aktualnej wersji i czy to jest kompatybilne dla multi. Co ja gadam? Na jakim multi? Przecież nie da się grać w City Skylines na multi. Co ja? Głupoty gadam. No niestety, wybaczcie. No. Mam znowu przytkany nos, a chusteczek niekoniecznie przy sobie. Ale już mi chyba przechodzi. No. No, uznajmy, że... No, ładnie stoi. I lecimy po nasz ostatni kontener. 60 metrów to jest dużo. Tak przemieścić taki ładunek, nie? Masakra. Ładnie, ładnie. Już połowa drogi po ostatni kontener za nami. No i... A ciekawe, gdzie jest nasz ten, co przywoziliśmy tu surowiec. Nasza wywrotka ogromna. Okej. Nie było to specjalnie trudne, już się nauczyłem trochę. Ale jak to fajnie wygląda, jak... No bo to jest prawdziwe, że... Jak my nagle zmieniamy, to z takim opóźnieniem reaguje. Bardzo mi się to podoba, że tu jest takie szczególiki dopracowane. Naprawdę, polecam wam. Jeżeli macie kupić komuś grę, kto się chce czegoś nauczyć, to jak najbardziej trafiliście w idealną grę. Jeżeli w dodatku lubi symulatory i duże maszyny, to już w ogóle. To jest taka kumulacja, że trafiliście doszczętnie z na przykład prezentem świątecznym albo urodzinowym, jakikolwiek wybierzecie. Nie F, R. No i pięknie ułożyliśmy, prawie pięknie ułożyliśmy ostatni kontener. Tak właśnie to lubię, transport ładunków krzemu powinien odbyć się planowo, okej. Okay. No widzicie. No. Tak. I znowu się głośno zrobiło, nie rozumiem tego. Dobra, no to tak, komu się odcinek spodobał, może oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Motywuje mnie to do dalszej pracy. A ja z tego miejsca się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne moje produkcje. Możecie również zostawić subskrypcję, która gdzieś za chwilę na ekranie się pojawi. Yo!